W Kurierze teraz szansa dla każdego z nas. Szansa, żeby pomóc dzieciom, którymi opiekuje się stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Od stowarzyszenia osierocone dzieci dostają opiekę i mogą normalnie żyć. Od nas wystarczy, że dostaną 1% podatku, a już bardzo im pomożemy. Ania, Wiktoria, Robert, Szymon, Daniel i Jaś. Dwa rodzeństwa, 6 osób, którym dorośli z różnych względów nie potrafili zapewnić spokojnego, pełnego miłości domu. Znaleźli go tu, w siedleckiej wiosce dziecięcej. Bardzo dobrze mi tu. Nawet dobrze. Nic mi tutaj nie brakuje. Dzieci rozwijają swoje pasje, interesują się wieloma rzeczami. Jakby piłką nożną i szachami. Mają swoje marzenia i plany na przyszłość. Mam, tylko na razie nie wiem, czy w przyszłości zostać strażakiem czy policjantem. W wiosce dziecięcej mają wszystko to, co normalna rodzina, bo taka jest idea tych placówek. W każdym domu mieszka jakiś przeszywany rodzic i dzieci, dla których los nie był łaskawy. W Siedlcach jest 13 takich rodzin, w których miłość znalazło 72 dzieci. Aby marzenia najmłodszych się spełniały, potrzebne są także pieniądze. Każdy może im pomóc, przekazując 1% odpisu ze swojego podatku. Ten 1% to przede wszystkim właśnie na rozwijanie nawet zainteresowań dzieci. SOS Wioski Dziecięce jest organizacją finansowaną częściowo z pieniędzy publicznych. Reszta to fundusze pochodzące od ludzi, którym los tych dzieci nie jest obojętny. W ubiegłym roku stowarzyszenie z odpisów podatkowych dostało 3 miliony złotych. Chcemy przeznaczyć te pieniądze na rozwój zainteresowań. Chcemy dać możliwość rodzicom zastępczym, rodzicom SOS, szansę na zapewnienie dzieciom radości, miłości. Stowarzyszenie ma pod opieką 1250 wychowanków. Aby im pomóc, wystarczy, rozliczając swój PIT, przekazać 1% ze swojego podatku.